rozdział czwarty w rakiecie na cyberplanetę. Marta i Romek przebrali się szybko i chybkiem wymknęli się z domu. Razem z hrabią dotarli do rakiety. W połowie wysokości pojazdu znajdował się włas. Hrabia dotknął metalicznej powłoki rakiety i z włazu natychmiast wysunęła się drabinka. Wdrapali się na nią całą trójką i wkrótce byli już we wnętrzu. Hrabia zasiadł przy pulpicie sterowniczym, a obok niego usadowiły się dzieci. Rodzeństwo zapięło pasy i ciekawie się rozglądało. Wnętrze pojazdu nie było zbyt duże, miało za to pełno okienek dookoła, dzięki czemu można było oglądać wszystko, co dzieje się na zewnątrz. Hrabia uwijał się przy różnego rodzaju przełącznikach, przyciskach, ekranach i kolorowych lampkach. Po kilku chwilach zaczął odliczać. 10, 9, 8, 7, rakieta zadrżała gdzieś na dole. 6, 5, 4, dzieci usłyszałyby pomruk wielkiego wodospadu. 3, 2, 1, start! Krzyknął hrabia i w tym momencie statek kosmiczny drgnął i oderwał się od Ziemi. Przez iluminatory widać było dom wujostwa. Dzieciom wydawało się, że przy teleskopie tkwił zdumiony wuj astronom, patrzący na rakietę wzbijającą się w niebo. Dom stawał się jednak coraz mniejszy i mniejszy, a w końcu zniknął zupełnie. Widzieli z góry całe miasta rozświetlone przez nocne światła, a potem niespodziewanie oślepiło ich słońce po drugiej stronie Ziemi. Jesteśmy już w kosmosie, na ziemskiej orbicie, poinformował ich hrabia. Kierunek na portal międzyplanetarny. Portal? Zdziwił się Romek. Tak. Wlecimy w portal, dzięki czemu podróż na cyberplanetę zajmie nam tylko kilka chwil. Gdybyśmy lecieli zwykłą drogą, to podróż zajęłaby nam kilka lat. Mama nam czytała o portalach kosmicznych, pochwaliła się Marta. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę, zdumiał się Romek, gdy zaczęli się zbliżać do błękitnego pierścienia zawieszonego w kosmicznej pustce. Rakieta zbliżyła się do portalu, po czym zniknęła w nim jak okruch znikający w róże odkurzacza. Dzieciom zdawało się, że gwiazdy rozmywają się niczym białe, świetliste smugi i nagle ich oczom zupełnie niespodziewanie ukazała się cyberplaneta. Wyglądała sztucznie. Nie było jednak czasu na to, żeby przyjrzeć się jej zbyt dokładnie. Mamy gości, powiedział hrabia, wskazując na kilka świetlistych obiektów lecących w ich kierunku. Na głównym ekranie pulpitu sterowniczego pojawiła się głowa jakiegoś robota. Identyfikacja, powiedział robot. Hrabia nie odpowiedział. Włączył procedurę lądowania i zaczęli zniżanie. Podaj identyfikację. Co to za rakieta? Nalegał robot. Uszkodzenie, uszkodzenie. Prośba o bezpieczne lądowanie, powiedział hrabia do ekranu. Świetliste obiekty dotarły do rakiety i krążyły wokół niej niespokojnie. Dzieci z napięciem wyczekiwały, co będzie dalej. Rakieta zniżała się bez przerwy. Główny ekran znów się zaświecił, ale tym razem zamiast robota pojawiła się zaciemniona twarz. Nie macie żadnego uszkodzenia i właściwie powinienem was zestrzelić. Ale niech tam. Dawno nie miałem tu żadnej rozrywki. Możecie lądować. Kiedy wylądowali na płycie kosmodromu i wysiedli, natychmiast otoczyło ich kilkanaście robotów. Poprowadzono ich od razu do siedziby antygeniusza wynalazcy.
Władca cyberplanety siedział na dużym, obrotowym fotelu. Był małym człowieczkiem o przenikliwym spojrzeniu i 6 palcach u każdej ręki. Głowę miał wielką i łysiejącą, a w całości dopełniał obcisły kombinezon opinający go od stóp do szyi. Co was sprowadza w moje gościnne progi? Zapytał szyderczo Antygeniusz. Hrabia Don zielony mi cokolwiek nie odezwał się, więc głos zabrał Romek. Przylecieliśmy do ciebie, żeby prosić o zwrot 4 elementów, które ukradłeś z planety Bajek. Uch, co za tupet! Ukradłeś! Przedrzeźniał Romka. Ja ich wcale nie ukradłem, tylko wypożyczyłem. Roześmiał się nieprzyjemnie. Wypożyczyłeś? A po co ci one? Widzicie, moi kochani, jestem wynalazcą. A do wynalazków potrzeba odrobiny pomysłu, czy jak to się też nazywa, kreatywności. Niestety ostatnio nie przychodziło mi zupełnie nic do głowy. Męczyłem się strasznie, nie miałem żadnych pomysłów na nowy wynalazek. I wtedy pomyślałem, że mógłbym skorzystać ze źródełka pomysłów, które było na planecie Bajek. Zamiar bezzwłocznie wprowadziłem w czyn. Ale bez 4 elementów planeta Bajek umiera, powiedziała Marta. To nie ma dla mnie żadnego znaczenia, żachnął się Antygeniusz. Ja chciałem stworzyć super zabawkę, która wypełniłaby całkowicie czas dzieci. Gdyby mi się udało, to bajki byłyby zupełnie niepotrzebne. Planeta Bajek i tak nie miałaby po co istnieć, rozumiesz? Antygeniusz wstał z fotela i okazało się, że jest niewiele większy od hrabiego Don Zielonomica Korek. Zaczął chodzić w ten i z powrotem, wymachując rękoma. Telewizor, komputer, smartfon i tablet, konsola do gier, osobisty robot. A gdyby tak połączyć te wszystkie zabawki, dzieci miałyby zajęcie przez cały dzień, bo wszystkie rozrywki i przyjemności byłyby w tym jednym, jedynym urządzeniu. Dlatego zbudowałem wielki generator wynalazków. A do zasilania potrzebne mi były tylko 4 elementy z waszej bajkowej planety. Antygeniusz nabrał głęboko powietrza i nagle, zupełnie niespodziewanie, rozpłakał się. Niestety, wszystko na nic, nie udało się. Nie stworzyłem super wynalazku. I bardzo dobrze, chciałbyś zabrać dzieciom czas, który powinny spędzać w bardziej pożyteczny sposób, powiedział. Oddaj nam elementy. Musimy je zawieźć na planetę Bajek, zażądał Romek. Nie mam ich, łkał Antygeniusz. Jak to nie masz? Zostały zniszczone podczas tworzenia super gadżetu. Nic z nich nie zostało. Jesteśmy zgubieni, jęknął hrabia Don Zielonowi cokolwiek. I były to jego jedyne słowa wypowiedziane na cyberplanecie. Płaczliwy Antygeniusz wynalazca nie bronił im zupełnie opuszczenia cyberplanety. Przeżywał jeszcze swoje niepowodzenie. Hrabia był jeszcze bardziej przybity od Antygeniusza. Planeta Bajek wkrótce zostanie zapomniana, a wraz z nią wszystkie postaci z bajek, powiedział, gdy byli już na orbicie. Nie martw się, hrabio, może jest jakiś sposób. Przecież 4 elementy nie wzięły się znikąd. Może uda się je odtworzyć. To może wiedzieć tylko opiekun drzewa wyobraźni. Ja nie mam pojęcia, czy to możliwe. Lećmy więc na planetę Bajek. Rozdział 5. Na bajkowej planecie
Planeta bajek była dokładnie taka, jak ją widzieli jeszcze niedawno przez teleskop dwójka astronoma. Szara i ponura. Za to 1000 razy większa niż było ją widać z Ziemi. Hrabia Don Zielonocokolwiek zaczął przygotowywać rakiety do lądowania. Pokazywał dzieciom kolejność włączania przycisków, aby bezpiecznie wylądować. Ta wiedza miała im się wkrótce przydać. Gdy rakieta stanęła na powierzchni bajkowej planety, hrabia uśmiechnął się do dzieci. Jesteśmy na miejscu, mili Państwo. Możemy wysiadać. Ale pamiętajcie, że teraz wszystko będzie już w Waszych rękach. Gdy zeszli na ziemię, wokół nich zaroiło się zaraz od dziwacznych postaci. Krasnoludków, gnomów, zakutych w zbroje rycerzy, dam dworu, wróżek, elfów, zwierząt, ptaków, gryfów, jednorożców, smoków i tym podobnych bajkowych postaci. To, co najbardziej jednak wprawiło w zdumienie Martę i Romka, to kolory, a właściwie zupełnie ich brak. Wszystkie postaci były szare. Nawet czerwony kapturek miał szarą chusteczkę. W dodatku kręciły się bezładnie i bez żadnego celu. Widzicie? To jeden z efektów kradzieży elementów. Odezwał się hrabia Don Zielonym Cokolwiek, stając obok Marty i Romka. Dzieci patrzyły z zaciekawieniem na hrabiego. Jego cienkie nóżki zaczęły tracić zielony kolor i robiły się zupełnie szare. Szarość wędrowała po ciele hrabiego z dołu do góry. Przewodnik dzieci, widząc tę zmianę, zaczął mówić bardzo szybko. Nie macie czasu do stracenia. Kierujcie się do drzewa wyobraźni. Drzewo rośnie na wyspie jeziora bez dna. O tam. Hrabia wskazał ręką przed siebie, a ta była już całkiem szara. Na jeziorze jest wyspa. Tam spotkacie opiekuna. Na jeziorze jest wyspa. Na jeziorze. Wyspa jest. Wyspa. Jeziorze jest. 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 Est. Opiekun. Hrabia zamilkł. Był zupełnie szary. Jak dotrzemy na wyspę, hrabiu? Zapytała Marta. Hrabio! Potrząsnęła nim, ale hrabia zupełnie nie reagował. Patrzył na nią błędnymi oczyma i chodził do przodu i do tyłu w kółko zupełnie bez sensu. Podobnie jak inne szare postaci. To na nic, powiedział Romek. Stracił kolory, a z kolorami rozum. Teraz wszystko zależy od nas. Sami musimy sobie poradzić. Rodzeństwo wzięło się za ręce i wyruszyli w kierunku, który wskazał im hrabia, nim stracił świadomość. Czas na planecie bajek biegł jakoś inaczej, dlatego trudno im było określić, czy szli długo, czy krótko. W końcu stanęli nad brzegiem jeziora bez dna. Woda w nim była gładka niczym powierzchnia lustra. Nie mącił jej nawet najlżejszy wietrzyk. Była zupełna cisza, a nad wodą unosiła się mgła. Przy brzegu stała łódka, tak jakby czekała na Martę i Romka. Wsiadamy! Łap za jedno wiosło, a ja za drugie, zakomenderował Romek. Wiosłowanie szło im na początku trochę niezdarnie, ale po jakimś czasie nabrali wprawy i łódka dość szybko poruszała się do przodu. Słychać było tylko plusk zanurzanych w wodzie wiosek. Bolą mnie już ręce. Jak długo będziemy jeszcze wiosłować? Zapytała czerwona z wysiłku Marta. Ledwie powiedziała te słowa, mgła ustąpiła jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a ich oczom ukazało się olbrzymie, niewyobrażalnie potężne drzewo wyrastające z wyspy na środku jeziora. Korzenie splecione i powywijane niczym monstrualne węże pokrywały całą wyspę. Pień, gruby jak wieżowiec, piął się w góry,
po czym rozgałęział się na konary, grube gałęzie, gałązki i gałązeczki, tworząc ogromną koronę. Gałązki pokryte były zielonymi listkami, a z niektórych sterczały zwiędnięte kielichy kwiatów. Łódka dobiła do brzegu. Dzieci wyskoczyły na ląd i zaczęły wdrapywać się na korzenie drzewnego olbrzyma. Z początku stąpali ostrożnie, zaraz jednak zorientowali się, że korzenie nie są twarde jak u innych drzew, a zupełnie miękkie, niczym nadmuchane waluny. Marta pierwsza zaczęła bujać się na wielkim korzeniu, a ten uginał się pod nią niczym trampolina. Ach, ale świetna zabawa! Zawołała, zobacz, Romek! Odbiła się mocno i poszybowała wysoko. Opadła na drugi korzeń, a ten odbił ją niczym piłkę od ping-ponga i Marta poszybowała tak wysoko, że niemal dotknęła najniższych gałązek drzewa. Romek poszedł w jej ślady i też zaczął skakać. A w końcu oboje odbili się tak mocno, że wylądowali na jednym z konarów. Jeszcze nigdy nie widziałam tak ogromnego drzewa. To jest chyba większe od największych wieżowców w Warszawie, stwierdził Romek, a Marta zgodziła się z nim. Zobacz, w pniu jest jakaś dziupla, powiedziała. Przeszli konarem szerokim na kilka metrów do pnia. Niestety, Marta potknęła się o jakiś wystający sęk i dała nura wprost w czarną czeluść dziupli. Romek chciał ją złapać, ale nie zdążył i wpadł do dziupli razem z siostrą. Rozdział 6. W drzewie wyobraźni. Zdawało im się, że spadają z jakąś oszałamiającą prędkością do studni bez dna. Krzycząc ze strachu, spadli na coś w rodzaju pochyłej, krętej zjeżdżalni. Zjeżdżali tak i zjeżdżali, a w końcu wpadli do wielkiej bali pełnej kukurydzianych chrupek. Pyszności, powiedziała Marta, która uwielbiała zajadać chrupki. Całkiem niezłe, zawtórował jej Romek, nabierając garściami chrupki i wpychając jej sobie do buzi. Co za brak wychowania, rozległo się nagle. Nikt was nie nauczył, że niegrzecznie jest napychać sobie buzię chrupkami, w dodatku siedząc w misce? Co to? Kto to? Pytał dzieciaki, gramoląc się z wielkiej miski. Mysz, ryż, a kysz, zapiszczał cienki głosik gdzieś pod nogami. Jestem opiekunem drzewa wyobraźni. Ja jestem Marta, a ja Romek. Więc to wy, nareszcie, ile można na was czekać? Zagderała mysz, ryż, a kysz. Zdawało nam się, że przybyliśmy tu dość szybko, nieśmiało zaoponował Romek. Nie dyskutować, ze mną maszerować, rozkazała mysz. Dzieci posłusznie podążyły za nim. Czy mysz, ryż, a kysz jest postacią z bajki? Zapytała Marta. Bajki, jałki, tałowajki, myszka jest postacią z bajki, odparła przewodniczka. Więc czegoś tu nie rozumiem. Potrafisz mówić i zachowujesz się całkiem normalnie, a wszyscy inni na planecie zrobili się szarzy i potracili rozumy. To proste. Jestem szara mysz, ryż, a kysz, więc nie mogłam stracić koloru. Nie straciłam koloru, nie straciłam rozumu. Tędy. Mysz skręciła w jeden z korytarzy i po chwili znaleźli się w obszernej, kwadratowej sali. To tutaj, sala tworzenia. Widzicie te wnęki? W każdej był jeden element. Dostarczały do czterech korzeni soki, którymi żywiło się drzewo wyobraźni. Dzięki tym sokom drzewo kwitło, a jego zapach roznosił się po całej planecie bajek, ożywiając bajkowe postaci. W nieznany bliżej sposób bajkowa energia naszej planety docierała do Ziemi. Dzięki temu pamięć o bajkach
była podtrzymywana, a bajkopisarze mogli wymyślać nowe historie dla dzieci. Teraz kwiaty zwiędły i opadły, zapach rozwiał wiatr, szarzeją bajkowe postaci, bo dzieci na ziemi zaczynają o nich zapominać. Marta i Romek rozglądali się uważnie po całej sali. We wnękach stały tylko szklane, puste butelki. Okazało się, że cztery elementy zostały zniszczone na cyberplanecie. Czy jest jakiś sposób, żeby można było je odtworzyć? Zapytał Romek. Tak, jest taki sposób. Elementy zasilające drzewo wyobraźni pochodziły z czterech innych planet. Powietrza, wody, ognia i ziemi. Cztery żywioły! Krzyknęła Marta. Wujek astronom nam o nich opowiadał. Pamiętasz? Pewnie, że pamiętam. A jak właściwie wyglądały te elementy? Romek zwrócił się znów do opiekuna drzewa wyobraźni. To nie ma znaczenia, jak wyglądały. Kiedy je zobaczycie, na pewno będziecie wiedzieć, że to właśnie one. A jeśli się nie poznamy, to planeta bajek przestanie istnieć. Może nam coś doradzisz, myszko? Jak szukać? Czym się kierować? Używajcie wyobraźni, a wtedy na pewno odnajdziecie cztery elementy. Dzieci zabrały puste butelki, opuściły szarą mysz, ryż, a kysz, drzewo wyobraźni, jezioro bez dna i udały się w stronę rakiety. Jak poradziły sobie dzieci, dowiecie się.